Arek Gradoń, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Dzisiaj Państwu opowiem o rodzinie Halpertów. Rodzina Halpertów była właścicielami Szczekocin w latach 1875-1932. Wiadomo, że poprzedni właściciele Szczekocin, Ubieńscy, byli bliscy bankructwa już w 1863 roku. O czym świadczy dokument o licytacji dóbr ziemskich. Dobra ziemskie, należące podług wykazu hipotecznego do Stefana Ubieńskiego, obciążone pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Znajdujemy taki zapis z datą Kielce dnia 14 lipca 1863 rok. Stefana znaleziono w lesie z raną postrzałową w głowę. Był ostatnim znanym nam właścicielem dóbr szczekocińskich przed Halpertami. Felix Halpert wykupił Szczekociny najprawdopodobniej w 1875 roku. Zarzecze, Zarzecze Zagrodniki, Zarzecze Przedmieście i Dwór na Wsie oraz Folwark, Tęgobusz. Był człowiekiem przedsiębiorczym i szczodrym. Z dokumentów kościelnych dowiadujemy się, że pan Halpert, protestant, dał na poszycie kościoła oraz że przyczynił się do rozbudowy cmentarza w Szczekocinach. W Gazecie Kieleckiej z 1885 roku czytamy: jedno z większych dróbr w Jędrzejowskim położonych, Przyłęk, mające 145 włók rozległości, nabyli za 140 tysięcy rubli w srebrze od Teresy, córki hrabiego Anastazego Raczyńskiego, hrabiny Erdody, pan Felix Halpert, właściciel dóbr Szczekociny i Tarnowa Góra. A z notatki z roku również 85 tej samej gazety możemy się dowiedzieć. Właściciel dóbr Szczekocin, pan H., własnym kosztem przeprowadził drut telegraficzny z osady Szczekociny do najbliższej stacji telegraficznej w Pilicy. Długość tej nowej linii telegraficznej wynosi 28 wiorst. Felix Halpert ożenił się z Elżbietą Castriotto Skandenberg. Miał trzech synów: Karola Ludwika, radcę ambasady Rzeczpospolitej w Paryżu, Feliksa Jerzego i Tadeusza Włodzimierza, sekretarza ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. W Muzeum Narodowym w Kielcach znajduje się album Szczekociny Bronisława Wilkoszewskiego, znanego fotografika, nazywanego później łódzkim kanalettem, gdzie przedstawia rodzinę Halpertów oraz otoczenie pałacu. Felix Halpert zmarł 11 grudnia 1891 roku w Petersburgu na gruźlicę. Żona jego zdecydowała pozostać w Petersburgu wraz z dziećmi, aż do momentu, gdy synowie ukończą nauki. Zimę 1901-1902 rodzina spędziła w Rzymie, a wiosną 1902 roku Elżbieta wraz z synami przeprowadziła się do Szczekocin. Podczas wyprowadzki z Petersburga Elżbieta Halpert sprowadziła zwłoki męża do Szczekocin w 1901 roku, gdzie został pochowany na starym cmentarzu. Murowany grobowiec znajduje się w południowo-zachodnim narożniku cmentarza. W latach 60. XX wieku grobowiec został splądrowany przez nieznanych sprawców. W tej samej części cmentarza, obok grobowca Feliksa, znajdują się nagrobki Marii Josephine Lederle i Elżbiety Elizabeth Hoppe. Maria Josephine Lederle to nauczycielka języków obcych, żona Stefana Lederle, kasjera majątku Halpertu. Eliza Hoppe to niania, urodzona w Anglii. Tadeusz Halpert o niej napisał w swoim pamiętniku: niania mojej mamy, panna Bessie Hoppe, była z nami od dnia narodzin mojej mamy w 1850 roku, aż do dnia swojej śmierci w 1910 roku. Tak pisze o pałacu w Szczekocinach w swoim pamiętniku. Piękny dom z epoki Ludwika XVI, który został zbudowany w 1780 roku. Otoczony przez parę mniejszych, symetrycznych domów połączonych z nim przez korytarz. Jeden z tych domów zawiera około 15 pokoi gościnnych, przeciwny kuchnię, pralnię i pokoje służących.
Do czasu mojego małżeństwa nie było tam bieżącej wody ani elektrycznego światła. W tym domu ściany były tak grube, że przestrzeń, w której można było się wykąpać, została wykuta w murze i oddzielona drzwiami od reszty pokoju. Na parterze głównego budynku było kilka sypialni, które zostały zamienione na pokoje dzieci, bibliotekę oraz garderobę i salon mojej mamy. Na piętrze znajdowały się dwa małe apartamenty. Jadalnia, kaplica, w której często odprawiano mszę łacińską, szereg zachwycających salonów ze ślicznymi, zdobionymi panelami ścianami oraz ozdobnymi kominkami. W centralnej części piętra była owalna sala balowa. Na początku listopada 1918 roku w imieniu miejscowej społeczności Tadeusz Halper negocjuje z żandarmerią austriacką opuszczenie przez nich Szczekoci. Wozem konnym 7 żandarmów bez jednego wystrzału wyjeżdża do Sędziszowa. Jest on aktywnym obywatelem, utrzymuje szkołę powszechną. Zawsze można go znaleźć na zdjęciach z różnych patriotycznych wydarzeń mających miejsce w Szczekocinach. Na przełomie stycznia i lutego 1919 roku wstąpił do nowo tworzonej służby dyplomatycznej Rzeczpospolitej Polski. Uczestniczył w negocjacjach co do przebiegu granicy polsko-czeskiej. Uczestniczył w konferencji pokojowej po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu jako członek delegacji premiera Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego. Od lipca 1919 do 1922 roku sprawuje funkcję pierwszego sekretarza ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. W 1922 roku wrócił wraz z rodziną do Polski i podejmuje pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Najpierw jako szef Departamentu do Spraw Gdańska, później szef Departamentu do Spraw Ameryki Północnej. Ze służby dyplomatycznej rezygnuje w 1925 roku i osiada w Szczekocinach, gdzie mieszka do 1932 roku. W latach 30. XX wieku kraj ogarnęła fala sprzedaży ziemi oraz rozparcelowanie terenów. W tym czasie także dobra Szczekociny ogarniał nasilający się kryzys gospodarczy. Tadeusz Halpert sprzedaje dobra Szczekociny, przyłęk Starzyny, Janowi Ciechanowskiemu. I znowu wracając do pamiętnika Tadeusza. W 1932 roku sprzedaliśmy posiadłość Szczekociny, gdyż utrzymanie naszego ogromnego domu okazało się za kosztowne i przeprowadziliśmy się do Jeleńca. A po przeniesieniu własności ziemskiej na Jana Ciechanowskiego dowiadujemy się z postanowienia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach udzielić Tadeuszowi Włodzimierzowi Halpertowi zezwolenia na przeniesienie tytułu własności ziemskiej, a mianowicie dóbr ziemskich Szczekociny o obszarze około 560 hektarów, dóbr przyłęg o obszarze około 820 hektarów i działu gruntu zwanego Las Kobylec z dóbr goleniowy o obszarze około 90 hektarów na rzecz Jana Ciechanowskiego drogą kupna-sprzedaży za ogólną sumę 1 200 000 zł. W latach 1932-1934 Tadeusz wybudował dom w Jeleńcu pod Ostrowcem, gdzie osiadł wraz z rodziną i teściową. Podczas II wojny światowej dom Halpertów był przystaniem dla wielu uchodźców, m.in. profesorów z Uniwersytetu Poznańskiego. Dom Halpertów był również miejscem spotkań oficerów Armii Krajowej. Tadeusz Halpert aktywnie uczestniczył w strukturach Armii Krajowej, podobnie jak i jego starsi synowie. Z tego powodu zostaje aresztowany przez NKWD. Władze komunistyczne w ramach reformy rolnej zabierają im posiadłość w Jeleńcu. Pod koniec 1945 roku zostaje zwolniony z więzienia po interwencji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce i pracuje w konsulacie amerykańskim w Poznaniu. Wraz z żoną wyjeżdżają jako repatrianci niemieccy i trafiają pod Lubekę. Syn Jerzy, będący na zachodzie, zabiera ich do polskiej kwatery głównej, a po otrzymaniu kanadyjskich wiz w 1948 roku wyjeżdżają do Kanady, do Vancouver. Tadeusz wykłada tam język i literaturę polską na uniwersytecie aż do śmierci, to jest do dnia
29 września 1963 roku. Wnukowie Tadeusza Halperta, Richard, Krystyna, Mary, Wanda oraz Nikolas kultywują pamięć o przodkach i odwiedzają miejsca ich bytności w Polsce, również Szczekociny.